trwa poranny program w telewizji w Polsce.pl, a razem ze mną w studiu jest gość, dr Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczniemy od chyba takiego tematu bardzo oczywistego, czyli wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech. W tych rozmowach z Viktorem Orbanem, premierem Węgier, właśnie wydawało się po tych wstępnych informacjach, które z tego spotkania do nas docierały, że takich jasnych deklaracji w kontekście tego artykułu 7, punkt 1, ten punkt 1, który został uruchomiony przez Komisję Europejską, nie ma. Pojawiały się już pewne takie komentarze, że to porażka Mateusza Morawieckiego, taka dyplomatyczna, a później pokazał się wywiad dla telewizji polskiej, gdzie Viktor Orban chyba dał jasno do zrozumienia, że dalsze kroki nie będą możliwe, a przynajmniej nie będą poparte przez właśnie Węgry. No, tak się wydaje. Znaczy, myślę, że ta brak tego komunikatu przy tym spotkaniu głównym premierów też może był celowy, zaplanowany, dlatego że jakby też miał odwracać trochę uwagę od tego, tak? To znaczy, wydaje się, że komunikat był taki, nie to było najważniejszym tematem rozmów polsko-węgierskich, tylko były inne tematy też dotyczące Unii Europejskiej i współpracy, ale też przede wszystkim sama ta wizyta, to była pierwsza wizyta oficjalna Mateusza Morawieckiego jako premiera, taka międzypaństwowa. I to też miało znaczenie, natomiast rzeczywiście ten innym kanałem, czyli tym właśnie wywiadem dla telewizji publicznej, Viktor Orban no, to swoje stanowisko wyraził, które zresztą wcześniej już też wyrażał, tylko że tutaj były powątpiewania, tak, czy rzeczywiście Węgrzy się na to zdecydują, ponieważ Węgrzy prowadzą też taką dosyć pragmatyczną politykę pomiędzy swoimi wyborcami, Rosją a Unią Europejską. No właśnie, to jest pragmatyczna, ale też bardzo ciekawa polityka, na której można by się chyba było w pewien sposób wzorować. No na pewno, jeżeli chodzi o dyplomację, dlatego że Viktor Orban no nie jest pod ciężarem na przykład artykułu 7 w tej chwili, a przeprowadził pewne zmiany, czy reformy, zmiany, różnie można to określać, w swoim kraju, które no też wywoływały i wywołują pewne kontrowersje również w Unii Europejskiej, tylko że Viktor Orban no jakby czasami potrafi się gdzieś tam cofnąć, czasami lepiej się jakby porozumieć trochę z tą Komisją Europejską i wydaje się, że jest takim no bardzo wytrawnym graczem, jeżeli chodzi o tę politykę europejską i też dlatego warto go, to nie dlatego, że Niemcy przepraszam, że Węgrzy to kraj, to jest też ważne, że zawsze, z którym mamy zawsze dobre relacje, ale też dlatego, że to jest po prostu dobry polityk. To jest polityk, który zna realia Unii Europejskiej. Też warto go mieć po swojej stronie. Warto go mieć po swojej stronie, ale dobrze też wiemy, że w polityce sentymenty czy pewne uczucia, jeżeli możemy to tak nazwać, grają bardzo marginalną rolę. Najważniejsze są te chłodne kalkulacje, po prostu interes polityczny danego państwa czy danego środowiska. Czy zatem nawet po tych deklaracjach Viktora Orbana możemy być spokojni, jeżeli chodzi właśnie o te dalsze kroki w kontekście uruchomionego punktu 1 artykułu 7 Traktatu Europejskiego? No ja myślę, że no spokojni to nie, dlatego że znaczy, wydaje mi się, że tego końcowego efektu Komisja Europejska nie osiągnie, znaczy przewidzianego w tym przepisie. Natomiast to jest dopiero wniosek do Rady Europejskiej o wszczęcie procedury, więc no to głosowanie, które będzie w Radzie Europejskiej, będzie też istotne. To znaczy, jeżeli ono się zakończy niepowodzeniem dla Polski, to też nie będzie dobrze. Tam potrzeba większości, zdaje się, 20 chyba, 3 czy 4 krajów już dokładnie w tej chwili, nie pamiętam, ale no, jeżeli by to zostało przegłosowane, czyli my byśmy tych 6-7 krajów, nie, czy około 20 tam potrzeba, nie przekonali do siebie, to też nie jest dobrze. Oczywiście to się nie zakończy prawdopodobnie, bo będzie sprzeciw, tak, tymi ostatecznymi sankcjami, ale teraz mamy jeszcze procedurę, która może być poparta przez Radę Europejską, a to jest trochę gorzej, dlatego że Komisja Europejska jest ciałem, powiedzmy, takim
jest ciałem niewybieralnym w sensie wyborów bezpośrednim, jest ciałem politycznym złożonym z przedstawicieli rządów, prawda? Jest to ciałem urzędniczym, który ma realizować cele postawione właśnie przez Radę Europejską, czyli przez szefów państw i rządów. No ale jeżeli już ci szefowie państw i rządów powiedzą w większości, że uruchamiamy jakąś procedurę, nawet jeżeli ona się nie zakończy sankcjami jakimiś, no to nie jest dobry sygnał dla Polski. Więc tutaj myślę, że ta walka dyplomatyczna, czy ofensywa, czy jakby tego nie nazywać, no musi trwać i musi trwać poprzez przekonywanie innych krajów również do niepoparcia samego wniosku na Radzie Europejskiej. No właśnie, ale też jesteśmy w takiej ciekawej sytuacji, bo jaki to będzie sygnał dla innych państw? Jakim sygnałem jest w ogóle uruchomienie tego punktu pierwszego artykułu 7? Bo wydaje się, że z jednej strony my możemy przekonywać, widzimy, że też chociażby nastawienie społeczeństw, przede wszystkim europejskich, chociażby do tej polityki migracyjnej, która jest promowana przede wszystkim przez kanclerz Angelę Merkel, już nawet w samych Niemczech, w samej Republice Federalnej Niemiec się zmienia i to jest rozpatrywane jako coś negatywnego. Natomiast rządy, jeszcze przywódcy poszczególnych państw gdzieś, nie wiem, czy możemy to tak ująć, boją się po prostu tego przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej, tego przełożenia głosu Niemiec na decyzje, które są w Unii Europejskiej i w poszczególnych unijnych organach, europejskich organach podejmowane. No ja myślę, że tu mamy do czynienia troszkę z takim, z taką nierównowagą tych struktur, dlatego że w 2019 roku będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj społeczeństwa europejskie troszkę są inaczej zorientowane niż były jeszcze kilka lat temu, gdy wybierały swoich przedstawicieli w 2014 do tego ciała i gdy wybierały poprzednie rządy. Pamiętajmy, że dzisiaj przedstawiciele w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim to są ludzie wybrani kilka lat temu, ale od tego czasu ten mandat się znacznie zmienił, bo znacznie zmieniły się preferencje polityczne i społeczne społeczeństw, narodów w Unii, państwach Unii Europejskiej. W związku z tym też i same Niemcy dzisiaj mają problem, bo jeszcze cały czas nie mają rządu od wyborów, prawda? Więc to w ogóle wszystko pewnie najlepiej by było już tak mówiąc w skrócie, przeczekać ten okres do 2019 i zobaczyć, jaki będzie mandat wtedy Parlamentu Europejskiego i będzie na pewno inny skład Komisji Europejskiej już wtedy. No i troszkę wydaje mi się, że inaczej na te wszystkie sprawy będą patrzeć właśnie komisarze i też dzisiaj już trochę inaczej patrzy Rada Europejska, bo już szefowie rządów trochę się też zmienili. Więc tutaj właśnie to jest trudny problem, że troszeczkę jak jesteśmy, wydaje mi się, w tym problemie oderwania Komisji Europejskiej od rzeczywistości, od tego rzeczywistego mandatu. Ale to też nie jest tak, wszystko, nie można tak tego wszystkiego zmienić. Po to są też kadencje, żeby ich dotrzymywać, prawda? To nie może być tak, że no zmieniają się nastroje, na bardziej, dzisiaj są nastroje bardziej populistyczne w całej Europie, no to nagle wywracamy wszystko do góry nogami. No musi to być, po to ten system jest tak skonstruowany wszędzie na całym świecie, żeby jednak jakaś była równowaga władz. Więc, a Niemcy dzisiaj, no zobaczymy, Niemcy i Francja, to jak zwykle będzie ten duet, który się będzie popierał, więc pytanie, czy da się stworzyć jakąś przeciwwagę, czy lepiej wręcz iść w ramię z kimś, na przykład, nie wiem, z Macronem, może to jest jakiś pomysł na nowe otwarcie, który mówi o reformie, tylko pytanie, o jakiej reformie właśnie on by chciał raczej reformy takiej, która by troszkę cofała Unię, bo chciałby na przykład ograniczeń w przepływie pracowników. No właśnie, tutaj też te kwestie, te różne decyzje, które by ewentualnie miały zostać podjęte, to jest na pewno gdzieś jeszcze do przemyślenia, czy w ogóle by była taka możliwość współpracy z Francją, z prezydentem Emmanuelem Macronem, tym bardziej, że gdzieś w siłę chyba też rosną same państwa środkowej Europy. Tutaj idąc właśnie za słowami Viktora Orbana, który właśnie w wywiadzie dla TVP Info wskazał na to, że Zachód musi się przyzwyczaić do faktu, że kraje środkowoeuropejskie wzmocniły się zarówno każde z osobna, jak i razem, jako cała grupa wyszehradzka. Czy zgodzi się pan doktor z tą opinią, że rzeczywiście tak jest i pod względem właśnie tym pojedynczym, gdzie sam kraj się wzmacnia i cała grupa wyszehradzka?
No tak, rzeczywiście te kraje się wzmocniły. Przede wszystkim mówimy o wzmocnieniu gospodarczym i to jest priorytet, bo za tym idzie wszystko, co dalej, czy wzmocnienie polityczne. Tylko myślę, że problem jest taki, czy te kraje utrzymają jakby tutaj jedność i czy utrzymają jakby siebie w Unii Europejskiej jako jedność, dlatego że też nie należy tworzyć takich podziałów i konfliktów. To też są koncepcje krajów starej Unii Europejskiej niektórych, żeby właśnie tworzyć Europę dwuprędkości. Na dzisiaj przez nas oczywiście słusznie krytykowanej przez rządy Europy Środkowo-Wschodniej. Węgrzy też nie mają euro, my nie mamy euro, prawda? To jeszcze jest następna sprawa zupełnie ekonomiczna, więc myślę, że te kraje są wzmocnione, też muszą pokazać swoją siłę. Natomiast no, Polska idealnie się nadaje, to już tak troszkę może mówiąc lekko na wyraz, ale nadaje się na takiego lidera tego regionu, dlatego że jest po prostu krajem najludniejszym, największym poprzez różne systemy głosowania. Też ma w Unii Europejskiej, też ma w związku z tym pewne preferencje z tego powodu. No i pytanie teraz, jak Polska to wykorzysta, czy na przykład nie, a może Hiszpania to jest ten kierunek, prawda, który też ma, ten kraj też jest duży, a też ma pewne czasem podobne problemy do Polski, ma większe problemy, bo ma, znaczy my nie mamy dzisiaj takich problemów ekonomicznych, jak mają Hiszpanie, więc być może to jest ten kierunek, żeby tutaj coś zrobić, niekoniecznie tutaj Niemcy i Francja, czyli ten tandem już taki dosyć zgrany, więc tutaj tych koncepcji jest wiele, znaczy na pewno warto się jakby zrzeszać wewnątrz Unii i tworzyć różne koalicje doraźnie, bo tak w ogóle działa Unia Europejska. No właśnie, koalicje są bardzo ważne. Już 9 stycznia spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Czy tutaj pan doktor spodziewa się jakichś przełomowych rozmów, jakichś przełomowych decyzji i konkretnych zdań, które padną po tym spotkaniu? Ja myślę, że ja bym się dzisiaj już nie spodziewał, dlatego że ustawy sądowe są uchwalone. Ja może spodziewałbym się jakichś niuansów, jakiegoś, nie wiem, zmiany, na przykład, nie wiem, wniosku do Trybunału Sprawiedliwości albo czegoś po Komisji Europejskiej, po Polsce być może też jakichś pewnych ustępstw, ale ponieważ te ustawy są uchwalone, więc tu nie ma pola manewru. Komisja tam nam zarzuca ten wiek emerytalny, to jest takim głównym zarzutem sędziów, więc tutaj to też jest w ogóle niewykonalne, dlatego że trzeba by było zmienić całe obniżenie wieku emerytalnego, co było jedną z obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj dlatego ja się nie spodziewam. Znaczy spodziewam się może poprawy relacji, a może jakiegoś resetu. Znaczy dla mnie czasami w polityce w ogóle gesty są ważne, na przykład no nie wiem, takie zdjęcie z ringu tych wojujących nosorożców, czyli na przykład zdjęcie z tej linii strzału komisarza Timmermansa i z drugiej strony z Polski wyznaczenie kogoś, kto prowadzi te negocjacje, na przykład zupełnie świeżego, też by coś dało w ogóle, bo by było jakieś nowe otwarcie, więc raczej na coś takiego bym liczył, jeżeli już, ale nie jakieś twarde deklaracje polityczne. Jeżeli chodzi o gesty, twarde deklaracje polityczne, to tutaj trudno nie wspomnieć o proteście lekarzy rezydentów, bo to też jeden z głównych tematów ostatnich dni. Służba zdrowia to chyba ten resort służby zdrowia, to ten, na którym chyba każdy rząd praktycznie gdzieś się potknął i miał duże problemy. Tak teraz chyba jest w przypadku ministra Radziwiłła, no i rządu Zjednoczonej Prawicy. No tak, to jest rzeczywiście taki resort trochę dla samobójców politycznych, w tym sensie, że żadnemu z ministrów no nie udało się jeszcze na pewno przeprowadzić całościowej, kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia. Zresztą w wielu państwach, czy to ma większe PKB, mniej PKB na tę ochronę zdrowia się przeznacza, to jest najtrudniejsza w ogóle rzecz. Przecież mieliśmy reformy i w Stanach Zjednoczonych cała reforma ochrony zdrowia. Obamacare. Później Trump to zmienia. W wielu państwach, naprawdę tylko w najbogatszych państwach jakby nie ma dużych problemów.
takie jak państwa skandynawskie, Niemcy też trochę, ale też na przykład funkcjonują systemy współpłacenia za służbę zdrowia, nawet w minimalnym stopniu. W Polsce się w ogóle tego nie rozważa. Raczej mamy taki system, że każdemu się to należy, prawda? To też część obywateli, to na pewno część obywateli jest dobrze. Ale jakbyśmy mieli współpłacenie, to byśmy rzeczywiście doszli nawet symboliczną złotówkę za wizytę albo 5 zł, tak jak jest w niektórych krajach, to też mielibyśmy troszkę inny poziom finansowania. Ale nie o tym mówimy, tylko o tym, że rzeczywiście to jest taka stajnia augiasza, bo każda reforma systemowa musi trwać wiele lat i nie zobaczymy od razu jej efektów. Więc tutaj myślę, że to będzie taka sprawa się tliła. Tu będą procesy rezydentów, tu się lekarze będą przyłączali i tak dalej. No nie ma chyba tutaj jakiegoś dobrego rozwiązania. Każdy z nas chce być dobrze leczony przez wypoczętego lekarza. Lekarze też później już, ci, którzy nie są rezydentami, jak już odrobią te spłacą te swoje frycowe, to też naprawdę dobrze zarabiają, też niech tak bardzo nie narzekają, ale rzeczywiście przemęczony lekarz to nie jest może i dobra rekomendacja. No więc tutaj myślę, że to będzie się ciągnęło przez lata kolejne. Doktor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za wizytę w naszym studiu, a my drodzy państwo wracamy po przerwie już po godzinie 9:00.